Maria Konopnicka, nasza szkapa Czyta kapriele suska. Zaczęło się to od starego łóżka, cośmy na nim we trzech sypiali. Tego dnia ojciec zły czegoś z rzeki wrócił i siadłszy na ławie, ręką głowę potarł. Pytała się matka raz i drugi, co mu? Ale dopiero za trzecim razem odpowiedział, że się ta robota koło żwiru skończyła i że szkapa tylko piasek wozić będzie. Zaraz mnie felek szturchnął w bok, a matka jęknęła z cicha. Miał ojciec nad wieczorem po doktora iść, ale mu jakoś niesporo było. Chodził, medytował, po kątach pozierał, aż stanął przed matką i rzekł. Co chłopakom po łóżku? Anulka. Sypiam ja na ziemi. Toż i oni mogą. Spojrzeliśmy po sobie. Dwie złote iskry zabłysły w siwych oczach Felka. Prawda? Co nam po łóżku? Piotrusia tylko pilnować trzeba, żeby z niego nie spadł. Dalej. Jazda! krzyknął Felek i zanim odpowiedzieć zdążyła, Jużeśmy we trzech siennik na ziemię ściągnęli, a Felek kozły wracać na nim zaczął. Po ściągnięciu wszakże siennika okazało się, że desek w łóżku brakuje dwóch, a bok jeden ze wszystkim odłazi. Nie chciał tedy handel, którego mi ojciec zawołać kazał, o łóżku ani gadać pieniądze, naliczone miedziakami, zgarnął w mieszek, związał i za hałat na piersi zasunął. Opuścił mu ojciec dziesiątkę, potem dwie, potem złotówkę całą, ale się żydisko uparło. Z sieni dopiero brodę do izby wsadził, postępując pół rubla bez siedmiu groszy, jeśli mu ojciec i poduszkę sprzeda, zawahał się ojciec. Spojrzał na nas, spojrzał na matkę. Wszystkiego razem miało być 11 złotych. Cóż, chłopaki? zapytał wreszcie. Obejdziecie się bez poduszki tymczasem, póki matka chora? Ojej! Wrzasnął Felek przyduszonym głosem, gdyż właśnie na głowie stał, a nie zmieniając pozycji, poduszkę na izbę cisnął. Chwycił ją Piotruś i na felka rzucił, Felek znów na mnie, aż nam ją handel z rąk wyrwał, żebyśmy nie poszarpali. Ale bez poszewki, odezwała się słabym głosem matka. Natychmiast wyrwaliśmy handlowi poduszkę, którą już pod pachą trzymał i zaczęliśmy z niej poszewkę ściągać. Po ściągnięciu wszakże poszewki okazało się, że poduszka w jednym rogu rozpruta. I że się z niej pierze sypie. Znów wtedy handel jedenastu złotych dać nie chciał, tylko dziesięć bez piętnastu groszy. Targ w targ Zgodził się z ojcem na całe dwa ruble, żeby mu jeszcze kołdrę naszą dodać. Ojciec spojrzał na matkę. Była tak osłabiona i blada, że wyglądała jak martwa, leżąc na wznak z głęboko zapadłymi oczami. Anulka, szepnął ojciec pytająco. Ale matkę chwycił kaszel, więc odpowiedzieć nie mogła. My tam kołdry, proszę ojca, nie chcemy, krzyknął Felek. My się tylko o tę kołdrę co noc bić musimy. Niech Wicek powie. Prawda, proszę ojca, potwierdziłem gorliwie. Co noc się bić musimy, bo spada. Handel już kołdrę zwinął i pod pachę wsadził. Wybiegliśmy za nim z triumfem na podwórko. Wiecie... Krzyknął Felek chłopakom, co tam w klipę grali. Handel kupił nasze łóżka, kałdrę i poduszkę. Będziemy teraz na ziemi. Na sienniku spali. Wielka parada, odkrzyknął blady Jużek od krawca z lewej oficyny. Ja już dwa lata u majstra na ziemi sypiam, bez siennika nawet. Zaimponował nam. Sypianie takie nie było więc już, widać, wynalazkiem naszym. Tego dnia był u nas doktor, a ja biegłem aż dwa razy do apteki, bo matce znów było gorzej, ale kiedy przyszedł wieczór, tośmy ledwie ziemniaków dojeść mogli, tak nam pilno było nasiennik, któryśmy sobie ułożyli w kąciku za piecem. Felek, tu nawet z chlebem w ręku, do pacierza klęknął i, oglądając się wraz na siennik, w trzy migi ojcze nasz i zdrowaś przeszeptał. Także mia ofiarowania nie zaczął, a on już się w piersi bił, aż dudniało w izbie. I tylko katankę zrzuciwszy, zaraz się od pieca położył. Co prawda, to ja miałem myśl, żeby się od pieca położyć, ale mi się z felkiem zaczynać nie chciało. Więc palnąłem go w ucho i położyłem się od ściany, a Piotrusia tośmy między siebie wzięli. Zrazu zdawało mi się, że mi głowa gdzieś z karku ucieka, bom do poduszki nawykł, ale potem podłożyłem sobie łokieć i dobrze. Czymże ja was robaki odzieję? Rzekł ojciec, patrząc, jakeśmy się jeden do drugiego tulili. Obejrzał się po izbie, zdjął z kołka swój granatowy płaszcz i rzucił go na nas. Wrzasnęliśmy z uciechy i natychmiast powsadzaliśmy ręce w rękawy. Piotruś tylko piszczał, nie mogąc do nich trafić, aleśmy go z głową peleryną nakryli, więc ucichł. Ojciec, nim się położył, raz jeszcze podszedł do nas. No i cóż. Ciepło wam bąki? zapytał. Mnie tam ciepło, odpowiedziałem z głębi płaszcza. A mnie jak? krzyknął Felek. O proszę, ojca, jak mi to gorąco? I wystawił swoje długie, chude nogi, żeby okazać, jako o przykrycie nie dba. Istotnie, przyjemne ciepło szło na nas z pieca. Bo ojciec koksu przed wieczorem przyniósł ogień rozpalił i matce herbatę gotował. Usnęliśmy też zaraz, ale nad ranem zrobiło się nagle bardzo chłodno. Pociągnąłem tedy płaszcz w swoją stronę. Felek zrazu skurczył się przez sen, ale potem i on płaszcz ciągnąć zaczął, a gdy mnie puszczał. Bo juścić od pieca cieplej jemu niżeli mnie było, sam się głębiej pod niego wsunąć usiłował. Przy tym wsuwaniu się musiał jakoś nacisnąć Piotrusia, bo malec nagle piszczeć zaczął, a potem na dobre się rozbeczał. Matka stęknęła z cicha raz i drugi. Filipie! Filipie! rzekła słabym głosem. A zajrzyj no do chłopców, bo Piotruś czego płacze. Ale ojciec spał. Chłopcy, odezwała się znowu matka. A czego tam Piotruś płacze? To Felek, proszę mamy, odrzekłem. Nieprawda, proszę mamy, to Wicek. Zaprzeczył natychmiast zaspanym głosem. Matka ciszej jeszcze stęknęła, a gdy nie przestawał płakać, zwlokła się z łóżka, wzięła Piotrusia na ręce i zaniosła go na swoją pościel. Zaraz też nam się placu więcej zrobiło, więc mi Felek dał sujkę w bok i ja mu też. I odwróciwszy się od siebie, spaliśmy wybornie do samego rana. W parę dni potem znowu przyszedł handel. Nikt go nie wołał, ale przyszedł tak, z grzeczności, jak mówił, dowiedzieć się, czy matka zdrowsza. Saras też zaczął chodzić po izbie, oglądać szafę, stołki. Ale ojciec pochmurny był czegoś i gadać wiele z nim nie chciał. Nazajutrz handel znowu przyszedł. Tego dnia mieliśmy na obiad ziemniaki z solą, tylko bo okrasy brakło. Chleb też się jakoś skończył. A Piotruś do ochrony bez śniadania poszedł. Mnie ojciec kazał worek na węgle szykować. Szturchnął mnie Felek w bok, że to niby ciepło będziemy mieli, bo wiatr strasznie po izbie świstał i zaraz ześmy się rozśmiali. Stałem już chwilę, ale ojciec zapomniał widać o węglach, bo siedząc na matczynym łóżku zadumał się i wąsy skubał. Krząknąłem <laughs> raz, nie spojrzał nawet w moją stronę. Krząknąłem drugi raz, spojrzał, jakby mnie nie widział. A na to właśnie handel wszedł i szafę targować zaczął. Przestępując z nogi na nogę, czekałem jeszcze chwilę, ale mi okrutnie pilno było, bo woda koło pompy zamarzła i Felek poleciał jeździć zaryzykowałem tedy i chrząknąłem raz trzeci. Jak się też ojciec nie obróci, jak nie palnie pięścią w stół, skoczyłem duchem do sieni, o małą przez próg nie padł, a handel też wyszedł, nie bawiąc. I na z sprzeciwka palcem kiwać zaczął. Ojciec mnie tymczasem zawołał, choć mu się jeszcze ręce trzęsły czegoś. Szesnaście groszy odliczył i po węgle biec kazał. Kiedym wrócił, Handel i Żydek sprzeciwka wynosili szafę. Ojciec ode drzwi zastąpił, żeby dużo mrozu nie naszło. Matka odwróciła głowę do ściany i stękała z cicha. Usunięcie szafy z kąta, gdzie stała, jak tylko zapamiętać mogę, odkryło nam nowe widoki. Przykucnęliśmy tedy wśród nagromadzonych tam śmieci i rozpoczęły się poszukiwania. Felek znalazł guzik blaszany, który sobie zaraz na rękawie przyszył, a ja wygrzebałem patykiem ze szpary dużą, zardzewiałą igłę oraz bożą krówkę z podkurczonymi pod siebie nóżkami i wyszczerbionym skrzydełkiem. Natychmiast zaczęliśmy na nią dmuchać, ale była zdechła. Za każdym z tych odkryć wykrzykiwaliśmy radośnie, a ojciec nie mógł nas napędzić do kaszy, którą nam zgotował na obiad i której tylko matka jeść nie chciała. Przetrząsnęliśmy nareszcie wszystko, a przekonawszy się, że już żadnych skarbów w kącie nie ma, wymietliśmy resztę śmieci do sionki. Teraz dopiero spostrzegłem, że w miejscu, gdzie stała szafa. Kawał ściany bielszy się wydawał aniżeli reszta izby. Udzieliłem tej wiadomości Felkowi, a że jej matka w kąt ten patrzyła smutnym wzrokiem, wstał tedy ojciec od kaszy, wyszukał w skrzynce dwa gwoździe i w ówjaśniejszy kawał ściany wbiwszy, powiesił na nich matczyną suknię brązową od święta i tę drugą, modrą, codzienną. Chustką je pięknie okrył i z boków obcisnął. Wyglądało to bardzo dobrze, a Felek z Piotrusiem zaraz się wchowanego bawić tam zaczęli. Matce w tych czasach pokorszyło się jakoś, do której kazał dobry rosół i świeże mięso jeść. A choć płakała na taką stratę, jak mogła ojcu broniła, to jednak coś przez tydzień do rzeźnika co dzień latałem. Kupując czasem i całe pół funta. A handel to już tak do nas przywykł, że czy go kto wołał, czy nie wołał, co dzień choć przez drzwi zajrzał. Już nawet hultaj, pies stróża nie szczekał na niego. Po szafie kupił od nas handel cztery na orzech bajcowane krzesła. Cośmy na nich do obiadu siadali. Przy tych krzesłach tośmy mieli uciechę. Bo handel nie mógł więcej wziąć sam jak dwa, a drugie dwa samiśmy nieśli aż na ordynackie. Na głowach my z nimi paradowali samym środkiem ulicy, a Felek tak wrzeszczał: Na bak, na bak, że aż dorożki stawały. Handla zostawiliśmy za sobą het, precz, choć Żydzisko pędziło za nami, krzycząc: żeśmy rozbójniki. Szwarciury i inne tam takie żydowskie wymysły. Dopieroż na ordynackiem dalej bębnić w stołki. Pozlatywali się ludzie, myśleli, że to sztuki. Aż przecie nas handel dopadł i chwyciwszy się za brodę na owo zbiegowisko przy stołkach, trzy groszniak nam dał, żebyśmy sobie poszli. Tak nam ta wyprawa zasmakowała, żeśmy się tylko pytali, co trzeba wynosić. Szczególnie i Felek coraz miał nowe pomysły. Jak tylko wrócił z ochrony, zaraz ręce na plecy zakładał, po izbie chodził i po kątach jak taksator patrzył. A może by proszę ojciec garnek żelazny? A może by palię? Albo zegar? Poszedł, precz! Fuknął na niego ojciec, który teraz prawie ciągle był czegoś zły i smutny. Felek, co ty gadasz? Odezwała się słabym głosem matka. A toć byś ty nie duszę w ciele sprzedał. Ja i Piotruś zaczęliśmy także silnie protestować. Ale garnek? Jeszcze czego? A w czym to będziemy gotowali kaszę albo i ziemniaki? Albo zegar? dodał z oburzeniem Piotruś. A jakże będziesz bez zegaru wiedział, kiedy ci się jeść chce albo spać. Ojej! wołał Felek z miną skończonego libertyna. Żeby o co? Jak oto! A ty, czy zegar pokazuje, czy nie pokazuje, tylko byś ciągle jadł. A ty w sklepikarce po bułki latasz, żeby ci kadryla dała. Nie latam. Odparł zaczerwieniwszy się Felek. Latasz! Nie latam! Owszem, latasz. sam widziałem, jakieś kadryla jadł. Ja, kadryla, jak Boga kocham. Tak nie jadłem. Tu uderzył się pięścią w piersi, aż echo jęknęło. No to chuchnij. Nastawił się Felek i chuchnął aż para poszła. Z próby tej wyszedł z triumfem. Nic nie zdradzało spożycia kadryla, a z głębi zapadłej brzuszyny dobyła się tylko czczość wielka. Wszakże przegłosowany Felek nie tracił miny. Pewnego dnia obchodząc izbę i poglądając po ścianach, wykrzyknął nagle. A rondel, proszę ojca, a moździerz, a żelazko, struchleliśmy, słuchając. Rondel. Moździerz i żelazko to były niemal klejnoty rodzinne. Na półce wprost drzwi ustawione, błyszczały olśniewające złote prawie. Środkowe miejsce zajmował rondel. Jak zapamiętać mogę, nigdy nie widziałem, żeby się w tym rondlu coś gotowało. Byłoby to profanacją po prostu. Co sobotę wszakże czyściła go matka cegłą lub popiołem i tak świecący stał z wystawionym na izbę uchem, błyskając w same oczy, gdy się do stancji wchodziło. Przy nim stał moździerz z tłuczkiem z jednej strony, a żelazko z drugiej. Moździerz był rówieśnikiem moim. Kupił go ojciec, gdym na świat przyszedł. Aby matkę uradować i dobre jej serce za syna okazać. Żadnego wszakże z jednolatków moich w podwórzu, ba na całej ulicy, nie szanowałem tak, jak szanowałem ten moździerz. Matka zdejmowała go raz do roku tylko w wielki piątek, aby tłuc cynamon do wielkanocnego placka. Wtedy to zwykle powtarzało się to opowiadanie, w którym ja i moździerz byliśmy bohaterami. Właściwie różniliśmy się tym tylko, że mnie przyniósł bocian za darmo, a za moździerz trzeba było zapłacić. Nic więc dziwnego, że istnienie tego moździerza uważałem za ważniejsze aniżeli moje własne. Zwłaszcza patrząc na poszanowanie, jakiego stale używał, podczas gdy ze mną różnie bywało i wówczas, i potem. Żelazko także nader rzadko zstępowało z wyżyn półki na poziom naszego codziennego życia. Matka prasowała nim tylko półkoszulki niedzielne ojca i swoje tiulowe czepki. Reszta bielizny szła pod maglownicę. Raz nawet o to żelazko pogniewała się matka ze Stróżką, która je od nas pożyczyć chciała. Moja pani, powiedziała jej matka bardzo stanowczym głosem, taki porządek to nie na pożyczki, nie na ludzkie ręce. To kosztuje. To raz na całe życie sprawunek. Wszyscyśmy przecie pamiętali, jak na to stróżka drzwiami czasnęła, jak w sieni język rozpuściła, a jak się matce z gniewo i z oburzenia ręce trzęsły, kiedy nam chwilę po tym chleb na śniadanie krajała. Od tej też chwili żelazko niezmiernie poszło w górę w moim rozumowaniu. Zaliczyłem je nawet w myśli do tych rzeczy, które są raz na całe życie jak chrzest na przykład, bierzmowanie i granatowy płaszcz, o którym ojciec też mówił, że jest raz na całe życie. A teraz patrzcież państwo, Felek tak o żelazku mówił, jakby to była hew, albo stara miotła. Spojrzałem na ojca. Byłem pewien, że Felek po uszach oberwie. Ale ojciec oczy w ziemię wbił, skubał wąsy. Dobrze jeszcze, że matka spała na tę chwilę. Tego dnia nie latałem po mięso dla matki. Kości mi tylko ojciec za trojaka kupić dał i krupnik z nich uważał. Nazajutrz przyszedł zziębnięty i zacierając skosniałe ręce od progu zawołał. Ciesz się, Anulku, wisła tylko patrzeć, jak puści. Bo się wiatr na zachód obrócił. A matka, spojrzawszy na ojca, klasnęła w ręce i aż na pościeli siadła. Filip, krzyknęła, a kożuch. Teraz dopiero zobaczyłem, że ojciec bez kożucha wrócił. Nie miałem jednak czasu wielce się rozglądać, gdyż ojciec Piotrusia za ręce chwycił i siarczystego młynka z nim wywinął. Potem głośno się roześmiał. Piotrusia puścił i na łóżku matczynym siadłszy, śmiał się, aż mu łzy po twarzy z czerniałej pociekły. Otarł je prędko rękawem starego spencerka. I cóż, Anulku, jak ci tam? zapytał. Ale matka na poduszki opadłszy, leżała jak nieżywa. Filip szepnęła wreszcie z wyrzutem Co ty, kożuch, przedałeś? Kożuch, kożuch, powtórzył ojciec. No i cóż, kożuch, wielka parada, kożuch. Dość go się nadźwigałem przez tyle czasu, a to ciężki psia noga, jak błynarskie sumienie. A że lżej człowiekowi, że go z siebie zrzucił. A gdy matka jęknęła z cicha, po włosach ją pogładził ręką i dodał: A też z ciebie, Anulka, krzywe drewno, że lada czego stękasz. Był kożuch, nie ma. Ta! I straszna historia. Cóż to? Da mi kożuch jeść, albo za mnie komorne zapłaci, albo co? Wiosna za pasem. Tylko patrzeć, jak rzeka puści, a ja się tam będę w kożuchy fundował. A to poczekawszy i w spencerze za gorąco będzie, jak się robota otworzy. Tego dnia znów był u nas pan doktor i znów do apteki biegałem. Zimno tu jakoś, mówił pan doktor wychodząc. I wilgoć czuć. Trzeba by lepiej palić. I wstrząsnął się otulając krótkim futerkiem. Ojciec słuchał ze spuszczoną głową. Cały ten dzień był ojciec bardzo wesół, ale równo musiało mu coś być, bo jak tylko matka nie patrzyła na niego, odmieniał się na twarzy, zwieszał głowę a oczy to mu się z siwych aż czarne robiły, taką w nich żałość miał. Cały półpuda węgla kupiliśmy na odwieczerz w sklepiku, i ogień taki był, że aż huczało w piecu. Ojciec ławę przysunął do naszego sienika i siadł sobie na niej. Matka też się obróciła, żeby na ogień patrzeć. I takeśmy się wszyscy wygrzali, że to ach. Upłynęło znów ze dwa tygodnie. Ojciec niewiele co zarobku miał, a tu i w domu roboty było dość, tu szmaty upiesz, tu strawę uważ. Choć się tam i nie zawsze ważyło, zawsze nie jedno to drugie, a z nas to najwięcej posyłka jaka. Matce też nie było ni lepiej ni gorzej, wyschła tylko strasznie i na twarzy zbielała jak chusta. Ciężkie kaszle też na nią przychodziły coraz częściej. Osobliwie na świtaniu zaglądały czasem sąsiadki do izby, dziwując się matce, że taka zmizerowana. Żeby już albo w tę, albo w tę stronę pan Jezus dał, mówiła gwoździarka do ojca. Tfu! splunął ojciec. Co tam pani takie rzeczy będzie gadała? Cóż to, przykrzy mi się, czy co? Czy my to tylko na zdrowe czasy przysięgali sobie, a na te chore to nie? Czy ona to przy kim, nie przy mnie, nie przy moich dzieciach zdrowie straciła? I na tym się skończyło. A mróz trzymał, choć się i wiatr na zachód obrócił. Zimnisko takie było w izbie, że aż para szła. A zelżało trochę pod wieczór, to znów śniegiem miotło tak, że świata widać nie było. Piotruś to już i do ochronki nie szedł. Tylko za piecem, albo w nogach matczynego łóżka siedział. Taki delikacik. A my z felkiem pigułyśmy ze śniegu robili i walili w siebie na rozgrzewkę. I jakoś się jednego dnia nie paliło w piecu. Ojciec matkę przyodział derką, a mnie do sąsiadki posłał po kawałek cukru do ziółek. Ale sąsiadka nie miała. Otworzył tedy ojciec do kuferka czy jeszcze gdzie nie wytrząśnie jakieś okruszyny, bo matka kaszlała tak, że aż w piersiach coś orwało. Zaraz my we trzech obstąpili ojca, bo w kuferku bywały różne rzeczy, któreśmy rzadko kiedy widywali. Były w pudełku brzytwy ojca, były w drugim korale matczyny, była czarna jedwabna chusta, co ją ojciec w wielkie święta na szyję wiązał. Była szuba matczyna z czerwoną podszewką, była żółta serweta w kwiaty na stół, była kapa na łóżko z zielonego perzu. Ale tym razem zupełnieśmy się zawiedli. Kuferek był pusty. W kątku tylko, w czerwoną chusteczkę związana, leżała kawalerska harmonijka ojca. Ojciec potrącił ją raz i drugi szukając odrobiny cukru. Jakby się bał ją podnieść i usunąć z kąta. Brzękła i umilkła. Ale Felek już wsadził rękę do kuferka. A harmonika, proszę ojca? krzyknął, podnosząc czerwone zawiniątko. Nie można by harmoniki? Felek! zawołała matka słabym głosem z łóżka. Ojciec się zaczerwienił. Felkowi chustczynę z harmoniką odebrał i włożywszy do kuchferka zamknął go na klucz. Tego dnia bardzośmy długo śniadania nie jedli, a obiadu to też nie było. Myślałem, że mnie ojciec choć po chleb pośle, ale nie. Piotrusiowi tylko dostała się wczorajsza kromka. Poszliśmy z Felkiem do sieni w klasy grać, bo nam się dłużyło jakoś. Druga już może była, albo i trzecia, kiedy matka zawołała mnie do łóżka i rzekła zmęczonym, przerywanym głosem. Wpadnij no, wicuś, do maglarki na szczyglą. Wiesz? Ojej, co nie mam wiedzieć? Pod trzeci, pod trzeci, powtórzyła matka. To porządna kobieta. Może kupi żelazko. Żelazko? Powtórzyłem niepewny, czy dobrze słyszę. Tylko żeby dopiero z przyszła. Żeby w podwórzu stróżka nie widziała. No idź. Chwyciłem czapkę, kiedy mnie zawołała raz drugi. Widzisz Ale kiedy podszedł, popatrzyła na mnie i rzekła. Nic już, nic. Idź. Byłem we drzwiach, kiedy mnie zawołała raz jeszcze. Była w pół podniesiona na łóżku, zapadły jej oczy, otwarte były szeroko. I moścież! Szepnęła tak cicho, żem dosłyszał ledwie. Skamieniałem. Doznałem wrażenia, jakby mnie samego sprzedawać miano. Moścież! Powtórzyłem szeptem, nachylając się ku twarzy matki. Dyszała ciężko, nierówno, w piersiach słychać było świst ostry. Nie odpowiedziała nic, tylko mnie przytrzymała za rękę. Dłoń jej była zimna, wilgotna. Dwa czy trzy razy otwarła usta, bez głosu, pożółkłe jej czoło potem się okryło. Chwyciła powietrze głębokim, do westchnienia podobnym oddechem. Rondel! szepnęła z wysiłkiem. Rondel? rzekłem równie cichym głosem. Skinęła tylko ręką, głowa jej opadła na poduszkę, oczy się przymknęły. Wyleciałem jak oparzony, trzymając czapkę w garści. W sieni spotkałem Felka. Słysz ty! krzyknąłem mu w ucho. I rondel, i moździerz, i żelazko. Wszystko cichecz sprzedajemy. Siarczyste! roześmiał się Felek i wyskoczył w górę na tę uciechę, czasnąwszy się dłoniami po udach. Ten skok to była najlepsza sztuka w całym repertuarze jego. Nigdy mu w nim dorównać nie mogłem. Rzucał się w powietrze tak łatwo jak ryba w wodę. Zaraz też we dwóch polecieliśmy na szczyglą, bo Felek ambitny był i nigdy mi o włos przed sobą nie dał. Ale maglarka nie chciała wielce ze mną gadać. Powiedziała, że jej rondel niepotrzebny, a moździerz i żelazko ma swoje. Wyszliśmy oburzeni. Cisz, pewem! krzyknął Felek. Rondel jej niepotrzebny. Taki rondel, jak nasz, jej niepotrzebny. Z błyszczącymi oczyma czekała matka, a gdy mi jej o skutku naszej wyprawy powiedział, westchnęła, jakby doznawszy wielkiej jakiej ulgi. Przed wieczorem jednak znów mnie zawołała i kazała bieżyć po handla. Wylecieliśmy obaj z Felkiem, uszczęśliwieni, że się jeszcze ta sprawa nie skończy. Handel przyszedł. Obejrzał żelazko, obejrzał moździerz. Obejrzał rondel i wykrzywiwszy wzgardliwie usta, powiedział, że to wszystko na szmelc tylko chyba. Żelazko przepalone, moździerz mały, rondel cienki i nitowany z boku. Za trzy te sztuki razem dawał dziesięć złotych. Porwała się matka i na łóżku siadła. Co? Dziesięć złotych? Sam moździerz... Kosztowało pięć złotych i trzynaście groszy. A żelazko. A rondel? No, na szmelc, zaczął handel, ale nie dopuściła go do słowa i trzęsącą się ręką drzwi mu pokazywała. Idźcie, idźcie, niech was moje oczy nie widzą. Nie wyjedni na świecie. I posłała nas natychmiast po innego handla, po rudego, co od nas stół ostatni kupił. Lubiliśmy bardzo tego Żyda, bo koncepty różne kupując ów stół prawił, a za odniesienie go na drugą ulicę mnie i Felkowi po orzechu dał. Prawda, że Felków był dziurawy, ale cały dzień na nim gwizdał, że to niby kolej odchodzi. Polecieliśmy tedy po Rudego. Szwargotał na rogu przed sklepikiem z tym pierwszym, który od nas wyszedł. Zaraz jednak worek z butelkami na plecach poprawił i za nami poszedł. Ale obejrzawszy moździerz, rondel i żelazko, dawał za nie tylko dziewięć złotych i szesnaście groszy. Mówił też, że moździerz to się i na szmelc nie zda. Matkę aż febra trzęsła, i choć się ruszyć prawie nie mogła na łóżku, wyrwała przecież rondel i puściła go na ziemię. I jęknął jak dzwon rozbity. Dziwnego wrażenia doznałem, słuchając tego jęku. Zdawało mi się, że jęknęły węgły naszej izby. Matka zasłoniła oczy i zaczęła płakać. Nim wieczór przyszedł, było u nas jeszcze z pięciu handlów. Ale co jeden to mniej dawał, choć o dwa, o trzy grosze, ale mniej. gotali, kłócili się między sobą, wyrywali sobie nasz moździerz i nasze żelazko. Hałas był większy niż na pociejowie. Felek tylko mnie poszczypywał z tej uciechy. Taci Heca! wołał, dusząc się od tłumionego śmiechu i dla ulżenia sobie wywinął pysznego kozła. Powynosiły się nareszcie żydy, za duchów izbie narobiwszy, rondel, żelazko i moździerz stały rzędem przy matce na ławie. Patrzyła na mnie wzrokiem smutnym, zmęczonym, osłupiałym prawie ale gdy mróz coraz większy na noc brał, a Piotruś zwyczajnie bąknie wytrzymały piszczyć zaczął, że mu zimno, że głodny, kazała mi matka bieżyć do Stróżki i zapytać, czy lasko nie kupi. Ale Stróżka nie zapomniała widać owej matczynej odmowy. Odeła się też zaraz jak karmelicka bania. — Jak będę miała kupować, to se nowe kupię, co mi tam po starym gracie. Kiedym to powtórzył matce, ognie uderzyły na nią. — Nie, to nie! — zawołała głosem drżącym z gniewu. — Widzicie ją? Grat, stary grat! Jaka pani! Jak pożyczyć, to jej było dobre, a jak kupić, to stary grat! Poczekaj ty, flonro, jedzo! Zakaszlała się i za piersi chwyciła, ale jej nie było co popić dać, bo ziółka dawno wyszły. – A to ci ty, szepnął Felek, szczypnąwszy mię do bolącego. – Wy odezwała się matka przerywanym głosem. – Biegaj no do tego najpierwszego handla, co dziesięć złotych dawał. Do tego czarnego, wiesz? Niech przychodzi! I przymknąwszy zmęczone oczy, szeptała. Za pieniądze przedam. Zmarnuję. Ale tobie, jędzo, flądro jedna, wara od starych gradów, na ludzki dobytek wydziwiać. Nie użyjesz! Nie użyjesz! I umilkła. Wyczerpana zupełnie. Felek, aż się piętami po łydkach bił, tak ze mną po Żyda leciał. Myśleliśmy, że go Bóg wie, gdzie szukać przyjdzie. A on prawie wprost naszej bramy stał. Ręce zapas u hałata założył i bokami spluwał. Zupełnie jakby czekał na nas. Kiedy Felek, podleciawszy, szturchnął go w łokieć, Błysnęły mu oczy zmrużone, jak kotu, i pociągnął nosem. Poszedł za nami prędko skwapliwie. Ale i on teraz więcej dać nie chciał, jak równe dziewięć złotych. To równe, mówił takim głosem, jakby do owych dziewięciu złotych przynajmniej z pół rubla dokładał. Matka znów się zapaliła na twarzy. Człowieku! Krzyknęła. A toć, że tego nie było. A toć, żeście wpierw dziesięć złotych dawali. A toć, że to samo. No! Tu co, że to samo, odrzekł flegmatycznie Handel. Ja się namyślał. Dajcież już tak dziesięć złotych, jakieście dawali. Miecież sumienie. No! Ja sumienie mam. Żeby ja sumienia nie miał, to by ja osiem złotych dał. A że ja sumienie mam, to ja dam równe dziewięć. A żeby was Bóg ciężko skarał za moją krzywdę, jęknęła matka. Co to skarał? szarpnął się handel. Za co skarał? Czy ja darmo chcę wziąć? Czy ja plewy daję? No! Ja daję gotowe pieniądze. Matka już nic nie odpowiedziała, twarz jej była tak białą, jak krążek opłatka. Kiedy żyd liczył pieniądze, Felkowi oczy latały za każdą dziesiątką. Co tylko, która była trochę chociaż stara, natychmiast ją z szeregu wyrzucał, krzycząc, że fałszywa. Żyd zsykał z początku, potem rozszerwienił się, tak jakby go apopleksja tknąć miała. Zamierzył się raz nawet na felka, doprowadzony do ostatniej pasji, aż nagle uśmiechnął się. Dobył z kamizelki grosz, dobrze zczerniały, i podając go felkowi, rzekł: No, ty mądry chłopiec, ty urzędnikiem będziesz, na tobie, na piernik. Ale Felek grosza nie brał. Tu patrzcie, gdzieście nie dołożyli trojaka, rzekł, stukając palcem w kupę groszaków, mającą przedstawiać złotówkę. Tu dołóżcie, a mnie nie zawracajcie piernikami głowy. Rzet cmokał coraz silniej z podziwu, a klugerb, szepnął sam do siebie. Nareszcie doliczyli się jakoś. Rzec z łoskotem żelazko, moścież i rondel do brudnego worka wrzucił, a mnie matka posłała po węgle i po chleb. Kiedy ojciec przyszedł, palił się już w piecu ogień, a my popijaliśmy kolejno wodziankę z żelaznego garnczka. Ojciec w progu przystanął, popatrzył na ogień, na nas, potem po izbie spojrzał, a kiedy wzrok jego zatrzymał się na opróżnionej półce, Spuścił oczy i na palcach do łóżka matczynego poszedł. Niedługo jakoś potem zelżało. Ogromny huk pękających lodów na wiśle słychać było nocami. Węgiel jednak ciągleśmy jeszcze kupowali, bo wilgoć w izbie była taka, że się po ścianach sączyło. Stancja nasza wypróżniła się do czysta. Na glans! Jak mówił Felek. Poszła gorsza matczyna suknia, poszedł zegar, poszła balia, a kiedy i płaszcz ojca granatowy poszedł, straciłem zupełnie wiarę w te rzeczy, które są raz na całe życie, zwłaszcza po niedawnym doświadczeniu z żelazkiem. Chodziliśmy teraz po pustej izbie, jakby po kościele, a Felek hukał, złożywszy przy ustach dłonie, żeby mu echo odpowiadało. Pan doktor wszakże przychodził do matki, a i do apteki latałem. Garnek żelazny też jeszcze był, aleśmy rzadko kiedy obiad gotowali. Uważyło się ziemniaków na rano, to i na wieczór były, a w południe tośmy latali za kotami gospodarza, bo okrutnie po dachach wrzeszczały. Nasza szkapa, część pierwsza.